Matko Boska, jak w tym gorąco. Hej kochani, z tej strony Emi Flash i witam was we ostatnim vlogmasie. Mamy dzisiaj Wigilię i jak widzicie, można się domyślić, że jestem przebrana za Mikołaja. Będę nagrywać zaraz musicale, TikToki, przepraszam, ponieważ stwierdziłam, że w sumie mało świątecznych filmików było u mnie na kanale i chciałabym to jak najszybciej teraz nadrobić i oczywiście wszystko jest na ostatnią chwilę. Więc jak wam się podoba mój strój? Jest tak mniej więcej o 50 rozmiarów za duży. Jingle bell, 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 bell. Powiem wam, że wiem, kiedy jest ze mną już źle, w momencie takim, kiedy tańczę cała w stroju Mikołaja, jest mi strasznie gorąco i już wiem, że mam słabą kondycję w momencie, kiedy zatańczę bardzo krótki fragment jakiejś choreografii, już jestem zmęczona. Nawet na tańcach tak nie mam, jednak ten strój to ze mnie wypocił wszystko. Czy to nie jest cudowne? Patrzcie, jaki mam piękny wystrój domu. A ja tak kocham święta, kocham nastrój świąt, serio. Te wszystkie kolory tutaj, rodzinna atmosfera, no proszę. Ja się nie mogę jeszcze drgać wieczora. Dobra, czas ostatecznie otworzyć mój kalendarz adwentowy. Patrzcie, jakim on jest stanie. Po kilku przewózkach z Łodzi do Warszawy i tak cały czas. Po moich nieszczęsnych otwarciach z długimi paznokciami, co bardzo niezręcznie mi to szło, jak widzieliście przez ostatnie vlogmasy. I mamy dwa ostatnie okienka, ponieważ ten kalendarz ma również na 25 grudnia. Ale stwierdziłam, że otworzę oba dzisiaj, ponieważ chcę wam po prostu to pokazać. Ja wiem, że jutro nie będę nagrywać już vlogmasa, to jest dzisiaj ostatni. Więc uwaga, co za ekscytujący moment. Ostatnie. No i to jest to, no i jakaś szminka w końcu czerwona, taka ładna czerwona. Ja... Ale mi będzie pasować do paznokci. Czy wy to widzicie? Znaczy mam nadzieję, że będzie mi pasować, tak wydaje się. O, ja chyba ją dzisiaj pomaluję usta. I mamy to, będzie paletka. To będzie paletka. Jezu! Jest! Jak ja kocham palety do makijażu. Się zawsze tak jaram nimi. No i to jest to! Ładne kolory. Bardzo. Lubię takie. I fajne nawet jest to, że jest czarny, połyskujący cień, bo rzadko kiedy się takie zdarzają w paletach. Przynajmniej tych, których ja kupuję, bo ja rzadko kiedy kupuję palety, w których w ogóle jest coś czarnego. Nie, czad. Ładna jest. No, powiem wam, że cały ten kalendarz podsumowuję. Mógłby być lepszy, ale także się sądzę, że był naprawdę spoko, bo ponieważ oglądałam kilka jednak vlogmasów innych youtuberek i oprócz tego kalendarza miały też inne. I powiem wam, że nie byłam jakoś nimi zachwycona, a mi się mój podobał. I oceniając tak na tle innych, to sądzę, że naprawdę dobrze wypadł. No i kochani, szmineczka bardzo ładnie się prezentuje. Idealnie pasuje mi właśnie do moich pazurków, które również wczoraj zostały zrobione ostatnimi siłami przez moją mamę. Więc naprawdę mamusiu, ci dziękuję, że po tym jak siedziałaś nie wiadomo ile w kuchni, jeszcze miałaś czas zrobić mi nowe pazurki na święta. No i w sumie na Sylwestra, bo patrzcie, jakie one fajnie się tutaj błyszczą. Mimo, że jest dosyć wcześnie, bo dopiero godzina 12, ja już muszę się zacząć szykować na Wigilię. To znaczy, Wigilia jest ogólnie u mnie, ale jeszcze jedziemy do mojej prababci, ponieważ nie jest ona za bardzo w stanie do nas przyjechać, więc idziemy ją odwiedzić, a dopiero cała rodzina się do nas zjeżdża. Jestem gotowa. Powiem wam, że w tym roku, jak widzicie, postawiłam na taki bardzo klasyczny outfit, czyli biała, elegancka dosyć koszula i bardzo świąteczne spodnie. Do tego powiem wam, że bardzo podoba mi się ta nowa paletka, która była w kalendarzu, bo ona jest taka idealnie świąteczna i były tam takie białe, połyskujące cienie, zielone i czerwone, więc po prostu idealnie się wpasowałam z nim. I szmineczka, jak już mówiłam, bardzo pasuje. Jestem zadowolona. Idziemy teraz do babci.
ale wiesz, że nie ma zmian. Musisz znowu jakieś wierszyki w ogóle mówić, mimo żeby dostać prezenty. No i bardzo ładnie, masz przygotowane? Dobra, my już po pierwszym daniu. Powiem wam, że czy jesteście team grzybowa, czy team barszcz? U nas zawsze jest grzybowa, okazało się, że słyszałam, że większość ludzi barszcz. To zmieniło moje życie. Na to czekam cały rok. O? Ogo, ho! Ale tylko w środę są takie dobre. Serio. Mikołaj dostał najwięcej prezentów od samego siebie. No wiesz co? I się zmęczył pakowaniem. Mamunia, pochwal się, jaki dostałaś prezent od córeczki. Tutaj cały zestaw Revolution. W końcu nie będziesz mi podbierała kosmetyku. Ja nie tak blisko. Nie no, bardzo ładne. Tylko bardzo teraz ładne. Ty musisz sobie ocenić sama, bo ja je wzięłam. No ja muszę je otwierać i wypróbować, prawda? A tak, to była to piękna. No, bardzo. Dziękuję. Czekoladki. A ja dostałam takie prezenty, patrzcie na to. Jakie to jest cudowne. Boże, czemu ja się tak tym jaram? To jest po prostu najlepszy prezent, jaki dostałam. To obrazek przyjaciół, widzicie to? Nie. To jest cudowna rzecz, serio. Zobacz jaki kłak. I jeszcze. No nie mogę. Ale kłak. Kurde, ale głośno gadają. Nie, no tego to się w ogóle nie spodziewałam. Ale fajny. Pamiętacie ten filmik? Jaki kolorek? Czekaj, czekaj, nie, nie, ja zgadnę. A cię dziwię. Bo mi się zielony zwrócił w oczy bardziej. Czy wy to słyszycie? Się dobrze, się super, dobrze. Teraz jest dobrze. Jezus Maria, gdzie to jest? Telewizję. Panie fotograf? Pierdyka. Poczekajcie. Logę tam. Nie wytrzymać. Yeah. Yes. Yes. Nie ma świąt. Ale się najadłam. Czuję się, jakbym przytyła tak spokojnie. Nawet moja twarz normalnie jakaś grubsza nagle zrobiła. Oczywiście tylko. Mam nadzieję, wrażenie. Jak tam, zadowoleni z prezentów? Powiem wam, że ja jestem mega, bo pierwszy raz od naprawdę wielu lat dostałam coś niezwiązanego z vlogowaniem, blogowaniem. Znaczy może w sumie znowu dostałam aparat, ja bardzo często dostaję aparaty, albo jakieś obiektywy, lampę dostałam kiedyś, ale w tym roku dostałam no, coś takiego, co pozwoli mi jakby taki bardzo... No nie wiem, taki szczególny sposób zachowywać wspomnienia, ponieważ dostałam Instaxa i już zrobiłam swoje pierwsze takie polaroidy. Zawsze marzyłam o tym aparacie i w końcu go mam. I ogólnie mam jeszcze ten obrazek, widzieliście już go, ale on już tutaj wisi. Nie mogłam się doczekać, kiedy zawiśnie na ścianie, więc od razu to zrobiłam. To jest tak piękny obrazek, nie sądziłam, że... Jeszcze kiedyś będę tak bardzo cieszyła się z takich małych rzeczy, można powiedzieć, i jestem zadowolona mega z prezentu. Ogólnie to miałam w planach już kończyć tego vlogmasa, ale zdałam sobie sprawę, że nie zrobiłam jednej bardzo ważnej rzeczy. O życzeniach dla was. Chciałam wam powiedzieć, że nie umiem składać życzeń, ale postaram się i sądzę, że najważniejszą rzeczą, jaką chciałabym wam życzyć, jest to, żeby spełniły się wszystkie wasze marzenia, żeby życie wam szło naprawdę gładko, bez żadnych potknięć i żeby 2019 rok był naprawdę dobrym dla was wszystkim rokiem. Teraz się już tylko z wami żegnam. To był ostatni vlog nas na moim kanale w tym roku. Mam nadzieję, że te 10, czy może mniej, troszkę mniej odcinków przypadło wam do gustu, bo naprawdę się starałam, chciałam wam pokazać taką jakby bardziej ciekawą część mojego życia, jak wygląda to od strony studiów, od takiego mojego życia między Warszawą a Łodzią i ogólnie jak to się u mnie wszystko toczy. Dobra, to już tyle na tego vloga i pa pa!